Duży w maluchu. Gwiazdy i ich pojazdy. Pierwszy odcinek serii chyba przypadł wam do gustu, bo obejrzeliście go już ponad 170 tysięcy razy, dlatego zakładam, że i kolejny się wam spodoba. Tym razem nie Tomasz Knafik i jego Mercedes, a Kickster, bardzo popularny ostatnimi czasy youtuber motoryzacyjny i jego Opel Omega. A wam polecam subskrybować kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków i napiszcie w komentarzach pod spodem, kogo chcielibyście zobaczyć w kolejnych materiałach. Co robiłeś? Mam grill dolony, bo on ma być malowany, a jest pomalowany tym markerem. Bieda Edition. To co? Może najpierw silnik. Serduszko jest najważniejsze, tak? To serduszko zobaczymy. Serduszko to jest 3.0 V6, 211 kunia, z czego 15 zdechło przynajmniej od podtlenku gazu. Bo auto jest oczywiście w gazie, co wam za chwilę pokażę. Jest jakie jest, jest gazik, także jest dobrze. Ciepełko bije. Reflektory są dwa różne, bo podejrzewam, że była... O, listek. Się zastanawiałem, co to tak jedzie. Myślałem, że łożysko popsute, a to listek był. Puknięta była na pewno, także są dwa różne reflektory. Teraz tak, w środku. Środek może, co? Nie ma nawigacji. Nie ma skóry, jak widzicie, tylko jest welur i nie ma też czujników parkowania. A tak na rok 2000, bo to jest 2000 rok, Omega B po lifcie, po faceliftingu, jest wszystko. Jest skrzynia automatyczna, jest radio, zmieniarka na cztery płyty, jest kontrola trakcji, jest jakiś tam alarm, ale nie wiem, wygląda to jak katapulta dla teściowej. Pokażę wam jeszcze, mam komputer podukładowy, ale mam jeszcze jeden ciekawy bajer. Tylko muszę zapalić samochód. Mianowicie mam roletę tylnej szyby. Uwaga, klikam i roleta nam się chowa. I klikam i roleta nam się otwiera pięknie. Bajer, nie? Nie wiem, czy widzicie, ale tutaj są takie wykończenia ala drewno. Ala drewno, to tutaj widać po boczkach i tak dalej. I tutaj też miałem drewno, ale uznałem, że to drewno mi nie odpowiada i obkleiłem to wiejskim karbonem. Czyli takim, no, taką taśmą, wygląda jak karbon. Musiałem to wszystko rozbierać na czynniki pierwsze i tak dalej, to wszystko obklejałem, żeby to było w miarę jakoś tam... Wiem, że jest wiejsko, ale jest mniej wiejsko niż to drewno, które jest na drzwiach. Teraz dalej. Tutaj jeszcze jedna ciekawa rzecz. Naklejki Wyznawca. Wyznawcy, najlepsza grupa na Facebooku. To już jest lokowanie typowe. Uznałem, że lepiej jest mieć dystans do tego, że no ma się tą rudą, także nie chcę jej tam jakoś ukrywać. Będzie to zrobione, ale póki nie jest zrobione, no to taki właśnie trolling jest mały. Może wlepy będą takie, może zbije dużo pieniądzów na tym. To muszę pomyśleć o tym. Z tamtej strony mieliśmy omnomnom, a z tej strony, tutaj w tym miejscu, to jest zasilanie bojlera na wodę. To jest korek wstydu po prostu, czyli lepszy power gamoniu. Pyk, klapa nam odchodzi. Otwiera się, otwieramy i co, no walizka i tak dalej. Kielichy już są zrobione, bo były w środku. Można było zobaczyć, że ruda tam przejadła, ale teraz już są zrobione, już jest naprawione, także Omega trzyma się, równo stoi nawet jak widać, także wszystko jest naprawione. I jak widać, o, usunąłem znaczek, tylko jestem głupi, bo nie spodziewałem się, że pod tym znaczkiem jest dziurka i teraz to tak trochę brzydko wygląda. No ale za hajs z YouTube'a może kiedyś sobie szpachlik kupię i to zaszlichcę tam i zamaluję z szprejem. Tutaj z drugiej strony schowek. Mam tutaj dildo. Powerbank dildo w jednym. Tutaj jest taśma, w razie jakby mi się coś urwało, nad kole by mi odpadło czy coś, to też mam tutaj to na miejscu. Mam też giwerę, jakby komuś się nie spodobało to, że mi nad kola odpadają, także uważajcie i uważajcie w komentarzach. No i wszystkie ładowarki, markery, też właśnie, żeby grilla szybko domalować, w razie jakby mi się jakiś wywiad z dużym maluchu trafił, to też można to zrobić. Także to jest cały mój schowek. Wydaje się być duży, a jest tak naprawdę, tutaj musi być wszystko jak tatynę w mamynę, bo mało miejsca jest, strasznie. Dildosa schowałem tutaj zaraz pykiem. Ach, trzymaj się. O przebiegu, tak?
Przebieg jest, teraz jest tutaj na liczniku 218 tysięcy, ale w tym schowku, w którym właśnie Wam pokazywałem, znalazłem książkę serwisową od razu po zakupie i w 2012 roku miała przejechane 211 tysięcy, a jak ją kupiłem, miała 208, czyli przez 4 lata zrobiła minus 3 tysiące. Także chyba jeździł ten poprzedni właściciel na wstecznym, ale ja jeżdżę do przodu i jak ja ją kupiłem, miała 211, teraz ma 218, czyli ja 7 tysięcy, no 218 980. To ile? Realny przebieg, powiedzmy, że jest jakieś 350, 380, tak mi się wydaje, strzelam. Bo skoro ona miała w 2012 roku te 211, to przez 4, no to tak mi się wydaje, 350 realny przebieg. Także chyba o wszystkim Wam powiedziałem, więc ja teraz odpalam swoje LPG, ksenoniki, drive i ja spadam do Torunia. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam ja, czyli Kickster. Cześć! Subskrybuj Dużego w Maluchu. Czytał Tomasz Knapik.